Witam was tutaj, cześć, tam Zonsz i zapraszam was na kolejny odcinek z Minecraft PlayStation 4, podwodny nasz świat. I dzisiaj wiem mniej więcej gdzie jest wioska, bo byłem na trybie kreatywnym, sobie latałem i szukałem wioski. Powiem wam, że naprawdę w takim jesteśmy miejscu, gdzie wioskę naprawdę trudno. Długo jej szukałem i w końcu udało mi się na szczęście... Przepraszam, znaleźć. Jak ją znajdziemy? Znajdziemy ją po kordach. Tutaj mamy mniej więcej wpisane. Jest to, poczekajcie, mniej więcej jakoś w tym kierunku. Jakoś w tym kierunku trzeba iść. Musimy mieć 585 i minus 1278, więc jak możecie się myśleć, jest naprawdę dosyć daleko. Ale tak, zanim to i owo. Jedna rzecz mnie zastanawia. No dokładnie. Jest nią te magiczne ruiny. Ja tutaj ani razu nie byłem, co nie? A tutaj jest skrzynka. I nawet nie są aż takie złe rzeczy z tego co ja widzę. Poczekajcie. Weźmy sobie to. Weźmy. Dobra. Dobra, koniec pływania. Poczekajcie, wypłyńmy. Tak, i w ogóle jeszcze tak, mamy piecyk. I mamy coś takiego jak nasze magiczne. No, wiecie mniej więcej co. Tamtego też trochę jest, bo tam będzie. Osiedlimy się przy wiosce i tam są różne statki, gdzieś się pod wodą może gdzieś pokręcimy, nie wiem. Tego jeszcze wam nie powiem, jak będziemy tam mieszkać. Natomiast tak, na pewno no co, to będzie nam potrzebne na podróż, to jest jedzenie. No sorry, Delfin. Ale ty z nami nie idziesz. No, weźmy sobie. Ugotujemy to sobie tutaj od razu w naszym piecyku, jak nam by się to udało. Okej, dobra. O Boże, ile teraz to będzie tak wypływać nieskończoność? Ja nie mogę. Jak ja tego nie lubię, jak to tak długo wypływa. No ale jest delfin. Delfin nas przyspieszy. Tak, bo delfiny mają możliwość, że przyspieszamy. O, było coś tak właśnie przed chwilą. Nie wiem na ile to jest pomocne, ale na pewno fajne. Coś takiego na pewno bardzo fajnie, że tutaj wydarzyliście. Dobra, proszę bardzo. I sobie na razie w piecyku. O, dokładnie widzicie zresztą co ostatnio robiliśmy. Weźmiemy ile możemy, tak, żeby to się zrobiło, bo tak jest fajne, bo można szybko całkiem jeść i jakby coś z tego korzystać. Właśnie, poczekaj, bo tak, tutaj mieliśmy, już będziemy tam od razu szli, ale złoty kreon będzie trochę lepszy niż to, co mamy teraz. Tak, i póki co, żeby nie było, bierzemy tylko najważniejsze dla nas rzeczy. To, co mniej ważne, to na razie dla nas będzie mniej ważne, tak, oczywiście. Nie, kurczę. I tak, poczekajcie, możemy iść pod wodą, świetnie. Czy tutaj coś może być jeszcze ciekawego? No teoretycznie możemy tutaj. Okej, dobra, zaraz się utopimy. Jakieś ciekawe rzeczy mogą tutaj się w sumie znajdować, chociaż nie wiem do końca jakie. Ale w tych ruinach, których tutaj mieliśmy je cały czas dosyć blisko pod wodą, no bo nie ukrywajmy. Ale to jest blisko. To właśnie powinny być jakieś atrakcje się znajdować. A tutaj to ja zbytnio nie pływałem. Chociaż tutaj to ja zbytnio nie widzę nic ciekawego. Tutaj na pewno coś jest, tylko żebym to ja jeszcze znalazł, to by trzeba było chwilę poczekać. Tak, i są też tam nowe skarby. Jest to dosyć daleko oddalone od nas, więc skarby i tego typu rzeczy, no to oczywiście... Tam nie byliśmy, byliśmy w okolicach, ale nie byliśmy tuż przy tym. Tak jakby ktoś się zastanawiał, jak to mniej więcej jest. I tak, jak widzicie, nasze bambusy całkiem ładnie tutaj rosną. Jakie rzeczy weźmiemy? Będziemy ogólnie przewozić te wszystkie rzeczy tam. No bo taki jest oczywiście sens tego wszystkiego. Taki mam pomysł. Czekaj, czy ja w ogóle dostaję jakieś... Nie, nie dostaję nic. Myślałem, że coś dostaję teraz za to, ale jak najwyraźniej nie. Dobra, poczekajcie, sobie skończymy tutaj nasz farming. I lecimy, tak? Tutaj na razie to sobie zostawię jeszcze tutaj tę farmę, póki jest. Później jak będziemy się stąd wynosić już, to wszystko po prostu stąd zabierzemy, tak? Na razie tak jak tutaj to rośnie, to niech rośnie już, żeby było dobrze. Tak, swoją drogą udało nam się w końcu jakiś tutaj arbus nam urosł. To też jest bardzo fajnie. Tam jest chyba jakaś farmę, mają te villagery. Gdzieś nie pamiętam do końca. I ziemniaki też nam idą. Co to jest? Kurujący ziemniak, ja nie mogę. Ale mamy do kolei 4 chyba, albo nie, pewnie mniej, tylko mi teraz to tak się wydaje. Dobra. Tak, kurujące ziemniaki są bardzo wspaniałe, jak się pojawiają. Jak ja ich bardzo lubię. No ja nie mogę.
Już zobaczcie, udosło. Ledwo co stąd odeszliśmy, już to udosło. Chwilę nie mogę poczekać. Dobra, tak, farming i tego typu rzeczy to oczywiście też bardzo przyjemnie. Nie wiem, czy nie mogę tutaj cokolwiek wrzucić. Emerald, nie wiem, cokolwiek, naprawdę. O, dobra, to wrzuciliśmy i to wrzuciliśmy. Czy tutaj. A, stujący ziemniak, czemu by nie? Jedzenie. Nie wiem, że mamy więcej tych rzeczy. Mamy dwie skrzynki, ale one chyba są całkowicie puste. To my możemy je złożyć. Skrzynki nam się przydadzą, jak będziemy teraz to przewozić ze sobą. Po drodze mamy teoretycznie jedno miejsce, gdzie możemy zerknąć, jakieś są ciekawe rzeczy, ale spróbuję jakoś tam zbyt bardzo też nie zasiedzieć, żebyśmy dotarli tam naszego celu. Dobra, to tak, tu wrzućmy wszystkie nasze zbędniejsze rzeczy. Patyki, emeraldy, no to się na pewno przyda teraz do villagerów, co nie? Bo tak to nie było aż tak bardzo potrzebne, natomiast teraz to będzie miało większy udział. No a tak, wspomniałem, czy my mamy okej, okay, tutaj mamy pancerz. Czy jakieś lepsze buty by były? Bo nie mamy żadnych butów. Nie widzę. Nie widzę zbytnio. My tam trochę podrobiliśmy podbojów. O, dokładnie. Butki mamy maksymalnie takie, z jednym pancerzem. I tu z jednym pancerzem, okej, okay. Czyli tak właściwie to mi na nic. Czy ja tutaj nie mam nic naprawdę czegoś ciekawszego? Budki. Jej. Ogólnie dużo tych rzeczy mam tutaj, ale tak nie widzę jako takich fajnych butów. No ma nie. Musimy to sobie stworzymy. A, chwilę, poczekajcie, bo tak, w ogóle włączyłem standardowy crafting. Póki pamiętam wszystkie receptury, to możemy z nim lecieć. A normalnie później możemy wrócić. Tak, jak uda się włączyć w ustawieniach, ja sobie stwierdziłem, że niektórych funkcji nie ma normalnie, więc tak się może to przydać. Dobra, tak, to jest nasza pierwsza wyprawa w tamte rejony, więc nie będę brać wszystkiego, tak? To jest po pierwsze jedno z ważniejszych. Weźmiemy sobie oczywiście. Tak, czekaj, czy mamy drugie łóżko w końcu, koniec końców? Mamy wełnę na drugie łóżko, dobra, bo tak, bo trzeba to będzie na pewno tam zrobić. Bambus. Bambus sobie weźmy, aby nam tutaj on będzie rosnąć dalej, ale to co mamy, to weźmy sobie, bo i tam go sobie po prostu zasadzimy. Ogólnie takie mam dziwne uczucie, że ten bambus sobie tutaj rośnie z powodów z tego, gdzie on tutaj się znajduje. No, ale to takie moje dopiero. Tak mi się na razie wydaje. Tak, słonego, tym się chyba szybciej to robi. Dobra, tu jest to. Teraz pójdziemy spać. Taki jest mój plan. Może coś byśmy jeszcze dzisiaj jakieś ciekawe rzeczy znaleźli. To też byłoby fajnie. Dobra, ale ja mówię, co byśmy zrobili, ale cały czas siedzimy tutaj, jak siedzieliśmy. I to jest typowy awizomarz. Dobra, lecimy spać, pakujemy się i idziemy. Bierzemy łódkę ze sobą jeszcze, bo by się przydało. Tak, i. Dokładnie, tak myślałem, że to w końcu nastąpi. Akurat to przed chwilą chyba zrobiliśmy, więc nie jest tak źle. To sobie weźmy, zetnijmy. Tak, dokładnie. Tak, swoją drogą nie widzę tutaj naszych ulubionych kolegów też, więc jest ciekawe. Tak, nie wiem jak to się rozmnaża do końca, nie wiem, bo wiem, że. Wiem na pewno w jaki jeden sposób to można zrobić, ale. Ale tak ogólnie to nie wiem. Dobra, nieważne, tak, to zwaliły się nam nasze jedno z ulubionych narzędzi. Żarcie. Tak, żarcie jako takiego nie będziemy musieli pamiętać, bo to wszystko jest. Dobra, to tak. Co nam się na pewno przyda? Mamy miecz. To nam się może przydać. Drewno to jako tako tutaj mamy. Tak, mamy 26 bambusa, więc jest dobrze. Poczekaj. Smycz. Nie, dobra, smycz sobie. Nie, zostawmy, bo to jest takie trochę bardziej cenniejsze. Jak gdzieś zginę po drodze, a to jest bardzo problem. Pusta mapa, to się przyda, bo będziemy tam różne rzeczy robić. Tak, to sobie możemy wziąć. Możemy wziąć sobie dynię od razu. Jakieś do targowania. Tego na razie nie. Mamy dwie mapy skarbów takich, dobra, to nie. Drewno, tak, weźmy sobie, nie wiem, żeby zostało tutaj z 10 na przykład. Okej, okay. I teraz tak, i tutaj. Na pewno sobie weźmiemy trochę tego. Ale jak mówię, ja sobie zostawiam, żeby zostało. Tak samo nie będziemy brali na przykład teraz jeszcze diamentów. Nie wiem tak właściwie, co brać na pierwszą podróż, bo nie chcę zostawić zbyt dużo. To jest miksa, oddychanie pod wodą przez 3 minuty, da, bardzo fajne. I druga przez 3 minuty i regeneracja. To nam się przyda.
jak będziemy ci ten sobie wyglądować. Mamy książkę Impiudo, Piotr Oceanu możemy sobie wziąć już. Mamy łuk i mamy nawet strzały, dobra, fajnie. Ogólnie to nie wiem, czy coś jeszcze. Łóżko. Łóżko sobie zrobimy teraz, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy w Minecrafcie, jaka w ogóle powstała. Czyli jak się pojawiają zombiaki, to my musimy oczywiście przy nimi uciekać. Dobrze bardzo. Jestem bardzo powolny w tym trybie, no właśnie, ale nie powinno być aż tak źle. Dobra, a wiem co ja miałem zrobić, poczekaj. O Boże, tak to ja jeszcze tego nigdy nie robiłem. Przyznam się wam szczerze, tak jeszcze nigdy nie robiłem narzędzi. Poczekaj, czy mamy na kobla? Mamy na pewno jakiegoś kobla, no dokładnie. Wow, nawet dużo, nie wiedziałem, że aż tak dużo tak mamy. Tak, tu spełnia też mamy dosyć dużo piasku, co nam się na pewno przyda na później. To nam się rozwaliło. Rozwaliło się, chyba tak to się odbiło. Nie, jak nie, to sorry, mogę nie pamiętać. O, dobra, jest dobrze. Co? Co się wydarzyło? Dobra, proszę bardzo, to. Jedzenie, dobra. Tak, to sobie tutaj wrzucimy. Wrzucimy sobie. Nie wiem, co to właściwie sobie wrzucimy. Olegaj, co jest na mnie takie nie jest niezbędniejsze? Te drewno. I to drewno. A poza tym resztę temu chętnie bardzo wziął. Tak, mamy jeszcze drugą mapkę, ale mapkę drugą dopiero odpalimy, jak będę widzieć mniej więcej gdzie. Kijek możemy wyrzucić, nić tak samo możemy wyrzucić. Chcę sobie zostawić trochę wolnej przestrzeni na jakieś zdobycze, które tam znajdziemy, tak? O to mi tutaj też chodzi. Tak, poczekaj, jeszcze jest crafting table gdzieś na pewno zostawiliśmy. Kurde, ja to będę teraz gadać przez pół godziny, żeby się tutaj zebrać do naszej wycieczki i się zrobi już po prostu noc. Mieliśmy drugi. No, dokładnie. Dobra, to już chyba jesteśmy na pewno na czasie. Zbierzmy sobie ziemniaczki, bo widzę, że tutaj się porobiły. Ziemniaczki się na pewno przydadzą, bo one tutaj dużo nam dają, jak się je zje. Jak się je ugotuje, to jeszcze więcej, ale dobre i tyle, tak? Jak to się mówi, na początek zawsze coś. Arbuza możemy sobie wziąć też na drogę. Nie będę go jeść, bardziej go tam może po prostu zrobię. Tak jak widzicie, też sobie biorę ze sobą motykę, nie wiem po co zbytnio, ale biorę motykę, tak? Dobra, proszę bardzo. Tutaj się to będzie działo, o, właśnie. Węgiel. Weźmiemy sobie 10 węgla. To się może przydać. Tak, zobaczcie swojego, jak ten bambus szybko rośnie. Jak go przed chwilą coś ściąłem, a on już poszedł. Tak, swojego, to mi się robi rzeczywiście szybciej. Okej. Ciach. I ciach. Nie, ten bambus to niezły jest. To rzeczywiście jest jedno z narzędzi, a my będziemy z niego teraz coraz więcej korzystać. Dobra, płyniemy. Miejmy nadzieję, że nie zabłądzimy. Czekaj, to było mniej więcej, bo ja zawsze latałem, to wiecie, tak trochę inaczej. Póki co płyniemy cały czas prosto, dobra. Czyli do punktu kontrolnego, który znamy od razu przed nami. My tam byliśmy już ostatnio, pod duże. Zresztą chyba po ostatnim odcinku teraz sam wracałem, wam nie pokazywałem, trochę miałem problemu z powrotem. Ale to pewnie was mniej interesuje. Tak, jakiś będziemy mogli już zacząć, bo my tam się już osiedlimy na stałe obok tej wioski, znaczy nie jest to dokładnie obok wioski, niedaleko wioski, powiedzmy to tak. Ale już będziemy mogli sobie trochę tam bardziej, tak, swojego za ile z tego jest to, dobra, to z tego jest to. I z tego będziemy jeść, tak, to będziemy też jeść. Okej. To sobie wywalimy i miejsce na łódkę, dobra, dziękuję bardzo. Wow. Ciekawe. Czemu z tego będziemy korzystać? Bo wysuszony wodorost. Bo to najszybciej można zjeść, a właśnie to nam tutaj będzie potrzebne, bo jak będę teraz tutaj sobie biegać. Fajne są te wilki. Tak, i są koty. W ogóle będą koty w wioskach. Ja powiem wam szczerze, że ja tak dawno nie grałem w Minecrafta. Bo ja rzadko gram w Minecrafta, no chyba że na kanale. Że ja nie widziałem nigdy kotów w Minecrafcie. Ja się przyznaję bez bicia. Na PC ja bardzo rzadko gram i to wy na pewno możecie się domyślać tego. Koty w Minecrafcie to jest dla mnie taki dosyć ewenement, bo wiem, na PC on był dosyć już długo. Natomiast na konsoli to ja tak nigdy zbytnio tego nie kojarzyłem, żeby było coś takiego jak koty. I no właśnie tutaj są, normalnie wszystko działa i to jest dla mnie takie trochę wow, jak to możliwe. Ale cóż, ja też mogę się czegoś w końcu nauczyć. Dobra, tak, tutaj sobie płyniemy mniej więcej, z tego co pamiętam, tak, tutaj zrobiłem sobie przejście ostatnio, jak płynąłem. Chyba tutaj albo gdzieś jeszcze indziej, nie pamiętam. Tak, bo jak tutaj transportowałem rzeczy do naszej bazy, widzicie, teraz szkoda, że je transportowałem, to tak, tutaj płynąłem.
Tak, tu sobie zrobiłem takie miejsce, tu w ogóle to jak wracałem raz, to było tyle creeperów, że po prostu była taka gdzieś, żebym dopłynął tutaj w jednym kawałku, nie było to takie proste. Tak, ogólnie tam jest też biom zimowy. Znaczy tak, powiem szczerze, teoretycznie, jeżeli raz mi się wydawał taki tam ta mapa, to teraz powinno to teoretycznie tak samo wyglądać, co nie? Ale powiem wam szczerze, że nie jestem tego pewien w 100%. No na przykład, czy to się w tej skrzynce jest ciekawego? Nie, nie ma nic ciekawego, no to płyniemy. Jest pochodnia, ale pochodnia, dobra. Na razie tym się nie będziemy zajmować. Dobra, no i też zaczynamy naszą wycieczkę w nieznane. Tutaj byliśmy, owszem, raz widzieliśmy jakieś tamte statki i tego typu rzeczy, ale teraz będziemy trochę inne rzeczy zwiedzać. No i już teraz się jakoś siedlimy, to już nie będziemy tylko zwiedzać jakichś tam tych skarbów czy coś. W końcu będziemy szli w jakieś też nowe rzeczy. Tak, tu zaraz nam się skończy mapa i będę musiał już nawigiwać na kody. A mapę dopiero odpalimy, jak będziemy już na miejscu. Jest to nawet dosyć, tak jak mówiłem, daleko, ale według mnie cel uświęca środki. No ma, to tak, tu musimy skręcić, to jest na pewno. O, już dokładnie wyszliśmy. Wyszliśmy za mapę. Musimy mieć 1000, minus 1270 i 500, czyli jeszcze, spory kawałek, ale jak widzimy dosyć jest nieźle, bo prawie cały czas płyniemy łódką. Naprawdę, nam teraz tak to lepiej, bo pierwszy raz tam w tą stogą płynę. Ale nie powinno być aż tak źle. No a tak, musimy tutaj na pewno trochę skręcić. Tam, o. Tak, w ogóle mamy jeszcze jedną wioskę po drodze. Mamy tą wioskę, proszę bardzo. My sobie do niej podejdziemy teraz. Przy okazji sprawdzimy, czy jakieś tam są ciekawe rzeczy. Ale stwierdziłem, że nie ma sensu z tej wioski, która była nas na pustyni. A możecie napisać w komentarzach, co sądzicie o tym, ale ja szczerze, jak już mam gdzieś być tutaj, to ja bym wolał, żeby nasza wioska nie była tutaj na pustyni. Tylko żebyśmy byli gdzieś w normalnym jakimś miejscu. O, jak widzicie, mamy koty. Różnego rodzaju koty są właśnie przy villagerach. Tak, i sobie pójdziemy oczywiście do standardowego miejsca, gdzie są skrzynki. Skrzynki są zawsze tutaj. I tu. Mamy mieczyk żelazny. Dobra, to jest dobre. Co ja mam dwa mieczyki żelazne. Buciki. Przed chwilą dobiliśmy. Dobra, obsydian, obsydian i chlebek. Czy coś możemy tutaj zostawić? Możemy zresztą to zostawić. I czy coś tu jest jeszcze zbędnego takiego, co mogę później sobie zrobić? Mam skrzynki. Nie za bardzo. Nie za bardzo, wolałbym jeszcze. No dobra, dobra, dziękuję bardzo. Tak, taka tutaj sobie wioska. Chociaż tego to mi nie wydaje mi się, żebym to miał. Poczekaj. To jest budak. A ja budaków to ja nie mam przecież. No dobra. Dobra, to budaki mi się przydadzą. No właściwie to ja mam tylko nasiona budaka. Ale to mi tak czy siak się przyda. Tak, no i. Tak, tam jest świątynia. To też tak samo to robi. Ale to jest. Będziemy tutaj podróżować jeszcze sporo razy, więc na razie nie będę tutaj tym kręcić. Podejdźmy do jakiegoś widzenia, zobaczmy, czy jakieś ma ciekawe trady. To jest dobre. Akurat to jest dosyć dobre. Masz panie. A masz panie. Za. Wymaga. A co? Zaraz. O Boże, to było najgorsze w moim życiu. Daję mu wszystkie ziemniaki za. Ja nie mogę. Okej, dobra, nie mówmy o tym. Ja myślałem, że to jest drugą stronę i myślałem, a fajnie. A to nie. Tak, swoją drogą ta wioska jest bardzo mała. Dlatego tutaj nie będziemy zostawać. Proszę bardzo. Spanko. Spanko, 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 bo nie chcę się obudzić tutaj z jakimiś potworami. Dobra. Tak, pomiędzy odcinkami może przywiozę naszą całą rzeczy. Dobra, czy ty masz jakieś lepsze? No, rozgniłe mięso, cokolwiek to dobrze. Okej, dobra. Kurde, ziemniaki zabrałeś. A ja chciałem z nich skorzystać, nie mogę. No dobra, no to na pewno ziemniaki straciliśmy. Oni powinni tam się mieć, ale. Ziemniaki się wytargowałem, to był deal życia. To był deal życia, ja wam to mówię. Tak, tu jest kolejne to. I to tak właściwie tyle. O, tutaj jeszcze jest jedno chyba. No, czekaj, tu jest dużo tych takich, tu jest jeden fartmet. Nie, czekaj, chyba z tam gadaliśmy. Albo macie takie same tutaj te wszystkie trady. No, ewidentnie. Ładna chlewka, jest. Dawaj, dawaj, że mnie to. No,
bo się po prostu załamałem z tym, co ja tutaj zrobiłem. Jakbym teraz nie miał żadnego, to już w ogóle byłoby tego, nie? Tak, no powiedzmy, że jest takie nieźle. Powiedzmy, że przeżyję. Dobra, to tak, dalsza nasza podróż się kręci w tym kierunku. Przynajmniej jest to duża pustynia. I nie mam zbytnio wolnych miejsc. Czekaj, tutaj coś wrzucę sobie. Nie, to wytuć tutaj. Okej, okay, dobra. Czyli ja naprawdę nie mogę nic stąd wyrzucić. Mam niby dwa mieczyki. To niby mógłbym. Zostawmy tutaj jeden mieczek. Tam była ta skrzynka, to już zostawmy w tej skrzynce to. Bo jednak. Jednak dwa mieczyki to. Aż ty. Kot cię. Ciekawe. Kot sobie wpadł. Dobra, poczekaj, czy ja tutaj. Co ja tu mogę zostawić właściwie? Mam jeszcze jeden mieczyk, tak, to sobie tutaj odłożyłem. Buty możemy w sumie zostawić i to upieczone, jakbym tutaj wracał. No i teraz jeszcze to zabrałem. No bo to sobie tutaj zostawimy, oczywiście nie będę tego tutaj zaraz stąd zbierać. Dobra, idziemy, 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 bo chcę tam dzisiaj dotrzeć. Już dzisiaj niezależnie ile będzie trwać, niech my tym dotrzemy. Bo widzę, że się tak samo to wie, więc powinno być całkiem przyjaźnie. Tak, tu jest jakiś słodki ocean, mimo tego, że tutaj. No to tak nie najciekawiej wygląda. Okej, okay, dobra. Tu był taki dziwny ten gościu, ja chyba w niego wpłynąłem nawet. O kurde. Ej! Ale jaja! Okej, ja mogę. Nie wiem, to było dobre. To było naprawdę dobre, ja tak go słyszałem teraz. To jest kurde. On mi po prostu wpadł, wpadłem na niego i został wzięty przeze mnie. No to było ciekawe, okej, okay, dobra, jakiś piękny. Dobry, jakiś inny kolor. Poczekaj, bo ja widzę, że jesteśmy dosyć blisko już tego. Mamy minus 1000. Musimy mieć jeszcze minus 1200. Ale dobra, w dobrym kierunku, bo widzę już odpowiedni nasz tutaj kolorki. Kolorki naszych tutaj drzew. I to właśnie w takim klimacie tutaj będą te drzewka. I wioska swoją, no, jest w takim klimacie. Ja takiej nie widziałem. Jest statek, jest wioska. Jesteśmy w domu. To jest nasz nowy dom. No to nie jest aż tak daleko teraz, jak myślę tak. Sobie, jak się osiedlimy, to sobie zaraz ten statek zwedłujemy. Po drodze mam jeszcze jedną wioskę. Całkiem nieźle jest, naprawdę. Myślałem, że będzie gorzej. A spokojnie dopływamy. Jak widzicie, wioska jest już na sterydach, bo już jest większa. No i dopłyniemy sobie, poczekaj, proszę bardzo. To mam taki piękny porcik zrobiony już przez grę. I tutaj sobie wysiądziemy. Dziękuję bardzo. I tu sobie naszą nową mapę odpalimy. Proszę bardzo. I to jest nasza wioska, nasz nowy dom. Znaczy tak, w wiosce, tak jak możecie się domyślać, ja nie będę długo mieszkać. Nie, skończę znowu. Ale na jakiś czas tutaj osiądziemy, aby sobie nasze wszystkie intemy poprzyprowadzać. I później będziemy tak, póki co mam pomysł, żeby w tym statku zamieszkać, bo też nie możemy na zbyt blisko wioski mieszkać, na przykład w wiosce. To jest dosyć blisko wioski, jakby nie patrzeć. No ale dobra, póki co. Jasne. Sobie postawimy te nasze skrzynki i będziemy powoli przywozić nasze rzeczy. Okej, okay. Postawisz się. Dobra. Tak, mamy tutaj w ogóle crafting table i tak, zacznijmy sobie od skraftowania. No dokładnie. I z tego. Kurde, rzeczywiście. W ten sposób to się zupełnie inaczej to wszystko kraftuje. No, daj mi to i z tego weźmy sobie jakąś torcz. Czy aż tyle? Szybkie przenoszenie. Wziąłem 4. To chyba dobrze. Dobra, to tak, proszę bardzo. Żeby tu było trochę jaśniej, po pierwsze. Po drugie, postawmy sobie tutaj łóżeczko. I po trzecie, wyładujmy sobie rzeczy. Tak, poczekaj, bambus to sobie wywalmy tam na dwór. Bo bambus tak dosyć bardzo chętnie tutaj gdzieś zaplantował. Nie wiem, jak on tutaj będzie działać, ale bambus to bambus, tak? Okej, tutaj sobie zróbmy jakieś miejsce. O, nawet konie jakieś są, ciekawe. Proszę bardzo. Im więcej bambusów, tym lepiej. Tak, mamy trochę tego tutaj, więc proszę bardzo. Ja nigdy nie robiłem plantacji bambusów, szczerze wam powiem. Ani w realu, ani w Minecrafcie. W końcu to jest dosyć nowa rzecz. Proszę bardzo, pozostawiałem tego dużo. Powinno całkiem dobrze działać. No, w ogóle tak, mamy powiesz jakiegoś villagera. Ty masz tak samo tam. Czy wy macie te same trady wszyscy? Ciekawe.
Dobra, nie, ty masz kiepskie. Tak, bo ja będę chciał oczywiście ich rozmnażać później, jak mi się uda. Tak, dobra, tutaj te dwa domki są dosyć podobne. Dobra, było was tutaj chyba więcej. O, jest, jest, jesteście. Tu jest chyba kolejny rzeźnik, tak. Tu jest jeszcze jakiś taki gościu. Za papier. Papier tutaj gdzieś miałem. Tak, dobra, no, nożyce możemy stworzyć chyba, tak? Możemy, możemy, świetnie. Ciach, nie. Ciach, ciach. O, dokładnie. Dawaj mi to tutaj. I możemy z naszych owieczek. Póki co owieczkami jeszcze aż tak bardzo nie będę się tutaj kręcić. No to już ma Friza. Ledwo co do niej przyszedłem, ale już ma Friza. I tutaj jeszcze stałem. Pierwsza nasza wełna normalnie już zebrana, bardzo się cieszę. No to dzisiaj to już będziemy tak normalnie odcinek mogli nagrywać. Tak, tu trochę nie jest tych villagerów. Ważne, żeby nam nie umarli. To jest ważne. Czy tutaj coś jest ciekawego? Nie, tu będziemy po prostu mogli. Tu jest jakby coś z elity, tutaj można startować. Tak, i nie wiem, jednym jeszcze fajnym miejscu. Okay. Trochę nam życia spadnie, ale. Ale tutaj jest skrzynka, a ja do niej jeszcze nie poszedłem. O, jeszcze jeden gościu. Fajnie. Skrzynka. Na bogato. Na bogato, ja zaraz tutaj sobie zrobię portal. Znaczy, nie to, że dzisiaj. Dzisiaj na pewno nie będziemy zrobić do portalu, tak, ale. Lemek. Jabłka. Czekajcie, musimy wyładować. Zbroja żelazna, czekaj, mi to chyba. Okej, bo ten ma dwa. A ten ma też dwa. Dobra, ale zaraz tu przyjdziemy. Tak, dobra, no powoli, powoli wam powiem, że całkiem nieźle tu skąd. No, ja widzę, że tutaj to jest, raj. Tak. Dobra. To jest. To nie jest dobra wiadomość. Nie mogę otworzyć. Chyba wiem, czemu nie mogę otworzyć tego. Dawaj to. Otwórz to. Otworzymy sobie to i tak. Co ja chciałem zrobić? Wodorosty, skrzynki nie. Wodorosty rzućmy tutaj. Tak, ja mam jeszcze crafting. To sobie dajmy tutaj jakieś miejsce, żebyśmy mogli już tutaj jakieś palenisko czy coś. Ja się z strzałkami lepiej poproszę. Jeszcze jedno, dziękuję bardzo. Poczekaj, postawmy to. No, poczekaj, bo ja powoli próbuję wyrzucić z siebie rzeczy. Mamy jeden crafting, który jest nam niepotrzebny. Mamy mapę 0, no, mapę sobie zostawmy na razie tutaj, tak? Bo i tak idziemy zaraz tam pozwiedzać sobie te miejsca. Dobra, to wrzuć. Trzciny tu nie widziałem nigdzie postawionej. To możemy wrzucić. To sobie dajmy tutaj. Łuk, tak, proszę bardzo. Oddychanie pod wodą tam nie będzie nam niezbędne. Dynia. Nie będziemy na razie jeszcze sadzić. Dziś mamy wełnę, mamy ki, mamy obsybian, mamy ziemniak. Ziemniak byśmy sobie upiekli. Chociaż, no, upieczmy sobie go jeszcze, mamy, nie? Mamy to, mamy to, mamy zgniłe mięso. No, całkiem tego trochę jest. Tak, i mamy to. Tak, tu jest jakieś siedzonko teoretycznie i byśmy sobie tą jeszcze skrzynkę gdzieś postawili. Nie wiem zbytnio gdzie, ale gdzieś by się przydało. No, a tu sobie na razie jeszcze postawę, zróbmy miejsce trochę i będzie. A to jest na razie przecież nasz początek, więc tak, co dużo mówić. No ma. I tutaj na razie nic nie wrzucamy. Weźmy, wyjdźmy na dwór i sobie poustawiajmy te nasze rzeczy. Jesteśmy blisko wody, jeszcze tam zostawiliśmy naszą łódkę, więc powinno być całkiem łatwo z trzciną struktura, aby się tutaj rosła. Mamy 14, więc 14 sobie posadzimy. No, dokładnie. No ale kiedyś myślałem, że tylko można na tym, że nie można stawiać. Że nie można stawiać na zwykłej ziemi trzciny cukrowej, tylko można stawiać na piasku, albo tak kiedyś było może. Ja już nie wiem. Może jestem staromodny po prostu. Dobra, poczekaj, wejdźmy sobie tutaj do środka. Jest trochę świnek, to dobrze. To dobrze, nie też, że ja ci do świnek mam taki, że będę chciał je zabić czy coś. Skończę znowu taki pomysł. Coś się nie udało. Dobra, to sobie zjedliśmy, to całkiem nieźle już tutaj idzie. Zjedzmy to sobie. Dobra, bo tak, bo w ogóle już kończymy odcinek, tak pomijając to, bo dotarliśmy i wszystko się pięknie udało, ale tak, zanim to, wrzućmy sobie tutaj nasz węgiel, ziemniaki chciałem upiec. I czy my tutaj mamy tak właściwie coś jeszcze do zrobienia? Zwiedźmy sobie tą ostatnią dzisiaj już atrakcję, czyli oczywiście wiemy co, tamto magiczne coś i kończymy dzisiejszy odcinek. To jakby ktoś mi miał wytłumaczyć, do czego to służy, bo tu nigdy nic nie mogę wstawić, naprawdę, próbowałem już dużo razy
I nigdy mi nic tu nie włazi. Mamy mapę dziewiątą, dobra. Tak, swoje mam na wyborach, jakbyśmy tu sobie zostawili trochę drewna, bo aż ja to tutaj nie potrzebuję ze sobą. Ze mną. Nie, to na pewno nie. Ze mną wystarczy mi tyle i to możemy przerzucić całe. Dobra, to pójdźmy sobie. Tu trzeba zrobić jakieś te magiczne coś. Okej, czekaj, gościu. Wow, tu jest parę gościów. Dobra. To nie najlepsza wiadomość, że jest ich tutaj aż tyle. Dobra, tak czy siak, idziemy tam na piechotę, więc nie powinno być aż tak źle. A ty jakim cudem tutaj wlazłeś? Ciekawe. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Lama jakaś. Ciekawe. Lama. Ciekawe, 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 ciekawe. W ogóle wszystko jest ciekawe. Nie, idziemy zwiedzić to. Mapa też się przy okazji zrenderuje. Tak, jesteśmy dosyć daleko od naszego tutaj miejsca startowego, żeby nie było. Tak jak może gdzieś innym zresztą. I tu jest nasz statek. W statku oczywiście są skarby i do tego dążymy. Czy wejdziemy tu normalnie? Wejdziemy. W ogóle jest w jakimś niezłym stanie ten statek, tak pomijawszy. Naprawdę jest tak nieźle. Tutaj możemy wejść na górę. I właśnie o to mi chodziło. Jeżeli chcecie, żebyśmy zostali na tym statku i tutaj. Oczywiście byśmy go puścili na wodę. I tutaj właśnie gdzieś jakoś od tego statku. Tutaj na razie była nasza wstępna woda, to możecie tam napisać w komentarzach. Bardzo lubię, jak piszecie coś w komentarzach. Póki co damy sobie tu jakieś oświetlenie, nawet w pseudo. Dobra. To ja rozumiem. To ja rozumiem. Szmaragdy, dobre. Jak możesz zauważyć, ja często mówię po prostu po angielsku, emeraldy. No to całkiem, całkiem nieźle. Tak, z tego tutaj, ja nie wiem, jak stąd później wyjdziemy. Czy ja jakieś mam bloki? Okej, jakieś. Poczekaj, jesteśmy tutaj na plaży, to sobie weźmy trochę piasku. Bo jakoś będziemy musieli stamtąd jeszcze wyjść. A nie chcę mieć później problemów stąd. No, poczekaj, otwórzmy sobie tutaj to wszystko. Ciach, ciach, ciach. 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 I ciach. Dobra, włazimy. Okej, nie widzę tutaj nic, co by mogło mnie zdenerwować. Zgniłe mięso. Będziemy mieli już tyle, aby już pohandlować z naszym ukochanym villagerem. Marchewka, pszenica, trochę papieru, węgiel, węgiel. Też się przyda. Nie wiem, czy zauważyliście, ja chyba raz może byłem tylko pod ziemią jeszcze, po węgiel, a tak w ogóle to ja cały czas go zdobywam. I tutaj mamy kompas, pióro, mapa skarbów, o fajnie. Papier, pióro. Dobra. Wychodzimy stąd i kończymy dzisiejszy odcinek, bo dzisiejszy odcinek i tak jest jeden z dłuższych i dużo się działo i ja może pomiędzy odcinkami zacznę już przenosić nasze rzeczy. Mówię może, ponieważ to jest dosyć długi kawałek mimo wszystko. No cóż, dawa, poczekajcie. Tak, na tej mapce jesteśmy jeszcze na mapce, dobra, nieźle. Natomiast to. To jest dosyć blisko, ale tym się na pewno dzisiaj nie zajmujemy. Jakby coś. Zajmiemy się w kolejnym odcinku wykopaliskami nad jakimś tutaj skarbem czy coś. Byłoby fajnie, gdyby jakiś tutaj ciekawy skarb. Ale tak jak mówiłem, kończymy dzisiejszy odcinek. W kolejnym nie mam bladego pojęcia, co się będzie działo. Będzie się dużo działo, bo mamy już taką stałą bazę. Może będziemy się przenosić teraz tutaj w nasze nowe miejsce. I na pewno będę chciał się szybko z wioski wynieść, ponieważ wtedy nam ci villagerowie trochę umierają. Jak zawsze niestety jest. Dobra. To tak, tą mapę sobie tu zostawimy. To mamy. Węgiel. Kompas bardzo fajnie, że się może się przydać. Mamy to. Mamy to. Dobra, naprawdę powiem wam, że jak na początek tutaj tego, to jest całkiem nieźle. Dobra, i pójdźmy do villagera i z nim pohandlujmy. Gdzie jest nasz villager? Dobra. Ty nie. 36. Człowieku, jeszcze więcej, wiesz co? No, a tutaj mam jakiegoś gościa. Akurat ty masz coś fajnego, więc chętnie bym to dostał, tak? Dawaj, dawaj, dawaj to. Pomijając to, że dasz mi zgniłe mięso, to miałeś. Jak to się nazywa? Poczekaj. Skorupia. No ma. 36 ciał, no to niestety tyle nie mam póki co. No to tutaj właściwie jeszcze chciałeś poza tym? No tak, bo chciałeś 36 z tego i 9 złota. Złota chyba z tego co mi się wydaje nie brałem ze sobą na wszelki wypadek, aby nic się z nim nie wydarzyło. Tak, nic nie brałem. Dobra, tak jak mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Dobra, do zobaczenia.
ja tymczasem zajmę się takim pseudo-przenoszeniem naszych rzeczy tutaj. A, no i jeśli wam się podobało, możecie, życie, zostawić łapkę w górę. Tak, to co też mówić. Cześć! Wow, wow, chwila! Nieźle ten bambus urósł. My go przed chwilą tu posadziliśmy. Rzeczywiście szybko rośnie. Dobra, cześć!